szczęście i sens życia. Filozofowie od wieków zajmowali się najważniejszymi pytaniami. Ktoś może zapytać, a jakie pytania są najważniejsze? Te doniosły egzystencjalnie. Pytali m.in. o istnienie dobra i zła, duszy, wolnej woli, istnienie Boga. Pytali też o sens ludzkiego życia. Któż z nas nie zadawał sobie takiego pytania, choćby raz w życiu? Pewnie gdy nasze życie biegnie utartym szlakiem i oddajemy się naszym codziennym obowiązkom, to nie mamy zbyt dużo czasu i ochoty zatrzymywać się nad takimi poważnymi problemami. Gdy jednak coś nam nie wychodzi, stajemy przed jakimiś poważnymi trudnościami, nachodzi nas głębsza refleksja. Czy te wszystkie nasze zmagania z codziennością mają jakikolwiek sens? Myślimy sobie, a po co ja to wszystko robię? Na co mi to? Odpowiedź na konkretne pytania dotyczące realizacji szczegółowych celów w życiu nie jest jakoś bardzo trudna. Zwykle po krótkim zastanowieniu się potrafimy znaleźć właściwe powody podejmowania kolejnych wyzwań. Uczę się do egzaminu, ponieważ chcę skończyć studia. Realizuję jakiś projekt, bo chcę przejść z sukcesem kolejny etap kariery zawodowej, albo po prostu zarobić. Jednak w chwili głębszej refleksji zadajemy sobie bardziej ogólne i przez to też pewnie znacznie trudniejsze pytanie. Pytanie o sens wszelkich naszych wysiłków i działań. I to jest właśnie pytanie o sens naszego życia, rozumianego jako pewna całość. Najczęściej poszukiwanie sensu życia jest utożsamiane z poszukiwaniem jego celu. Odpowiedzią na to pytanie, co jest celem mojego życia. Celu życia można szukać w świecie naturalnym, można też wybiegać poza ten świat, szukając celu w Bogu i świecie nadprzyrodzonym. Pozostańmy w obrębie świata natury. Gdy zadajemy sobie pytanie o cel naszego życia, dość spontanicznie kierujemy uwagę na nasze najgłębsze pragnienia i raczej nie mamy wątpliwości, że chcemy być po prostu szczęśliwi. Któż nie chce być szczęśliwy? Wszyscy chcemy być szczęśliwi. Nie znam osobiście nikogo, kto by temu zaprzeczył. To jest jedna z takich uniwersalnych prawd, z którą trudno dyskutować. Kłopot w tym, że każdy z nas to szczęście inaczej rozumie. Filozofowie od wieków zastanawiają się, czym jest szczęście i jak je należy rozumieć. Czy czysto subiektywnie, jako po prostu to, co się nam szczęściem wydaje, czy obiektywnie, niezależnie od naszych subiektywnych wyobrażeń i pragnień. Obecnie szczęście bywa najczęściej utożsamiane z doznawaniem przyjemności. Wielu ludzi odpowiedziałoby, że przez szczęśliwe życie rozumie się po prostu przyjemne życie. I to im przyjemniejsze, tym szczęśliwsze. Żyj tak, byś maksymalizował przyjemności i minimalizował przykrości. To znane już od czasów starożytnych motto, które głoszą także współcześni hedoniści. Hedonizm z greckiego hedone, przyjemność. Hedoniści to zwolennicy takiego stanowiska, że w naszym życiu należy maksymalizować przyjemności i minimalizować przykrości. I trudno się z nimi w pewnym zakresie nie zgodzić, bo któż nie chce żyć przyjemnie? Czy to jednak oznacza, że sama przyjemność i przykrość są odpowiednie do definiowania szczęścia, rozumianego jako sens, cel ludzkiego życia? Wyobraźmy sobie dwie sytuacje. Jedną, kiedy planujemy jakąś długo wyczekiwaną wycieczkę, niech to będzie trekking w Alpach, od dawna zbieraliśmy na nią pieniądze, oszczędzaliśmy, poczyniliśmy też przygotowania kondycyjne. Jednak tuż przed wyjazdem okazuje się, że wycieczka nie dojdzie do skutku, bo w ostatniej chwili kilka osób się wycofało. Sami niestety nie jesteśmy w stanie wszystkiego zorganizować na własną rękę. Fakt, że musimy zrezygnować z wyjazdu, który był przez nas długo oczekiwany, z pewnością będzie dla nas bardzo przykry.
Wyobraźmy sobie też nieco inną sytuację, w którą to my rezygnujemy z wyjazdu, ponieważ tuż przed jego terminem umiera ktoś, kto jest dla nas bardzo ważny, bardzo nam bliski. Niech to będzie ukochany rodzic, z którym byliśmy bardzo emocjonalnie związani. To oczywiście także wydarzenie, które dostarczyłoby nam wiele przykrości. Czy jednak o znaczeniu tych dwóch sytuacji da się mówić jedynie w kategoriach przyjemności i przykrości? I czy same te doznania wystarczą do wyjaśnienia różnicy między nimi? Choć obie opisane sytuacje z pewnością są przykre i byłoby lepiej, gdybyśmy ich nie doświadczali, jest między nimi poważna różnica. W pierwszym przypadku można powiedzieć, że choć jest nam bardzo przykro, to ostatecznie nic wielkiego się nie stało. Pewnie będą jeszcze inne możliwości takiego wyjazdu. Wówczas zgromadzimy ekipę odpowiedzialnych zapaleńców i spędzimy bardzo przyjemne chwile na szlaku. W drugim przypadku mamy do czynienia z sytuacją zupełnie innego rodzaju. I to nie dlatego, że przykrość jest większa, długotrwalsza czy bardziej intensywna. Jakby to widzieli hedoniści, którzy dopuszczają jedynie różnice ilościowe między przyjemnościami i przykrościami. Tu, jak sądzę, mamy do czynienia z poważniejszą zmianą, zmianą jakościową, która polega na czymś zgoła innym niż sama przeżywana przykrość. Można powiedzieć, że w drugiej sytuacji od wspomnianej chwili, czyli śmierci ukochanego rodzica, już nic w naszym życiu nie będzie takie samo. Nikt ani nic nie zastąpi utraconej relacji, która była dla nas bardzo ważna. Nie da się jej odzyskać ani zastąpić. Będziemy musieli znacznie szybciej dojrzeć. Może to też mieć poważne znaczenie dla naszego codziennego funkcjonowania. Nie uzyskamy już od utraconego rodzica żadnego wsparcia. Będziemy musieli samodzielnie zadbać o swoją przyszłość. Te dwa przykłady pokazują, że wydarzenia nie nabierają znaczenia, sensu ze względu na przyjemne i przykre doznania. Nieważne, jaka jest ich ilość, długotrwałość czy intensywność, tylko ze względu na to, jaki mają one wpływ na całe nasze życie. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o sens życia, znacznie bardziej odpowiednia niż przyjemność, wydaje się eudaimonia. To szczęście, rozumiane jako spełnianie się, doskonalenie się, rozkwitanie w człowieczeństwie. To także znana już od starożytnych czasów koncepcja, której klasykiem był Arystoteles, starożytny filozof. Ta myśl do dziś ma swoich zwolenników i kontynuatorów. Eudaimonia, rozumiana jako sens całości naszego życia, nie jest zwykłym celem, jak poszczególne cele różnych naszych działań, które najpierw się definiuje, a potem robi wszystko, by je zrealizować. Tak jak na przykład zdanie egzaminu, do którego posiadamy określony materiał w postaci różnych publikacji i notatek, które po prostu należy przyswoić, nauczyć się, a potem pójść na egzamin i zdać. Wszystko jest z góry jasne dla całej klasy czy grupy ćwiczeniowej. Określanie tego, co każdego człowieka w indywidualny sposób spełnia, dokonuje się powoli, w toku całego jego życia i oddzielnie dla każdego indywiduum. To ma być przede wszystkim mój cel, z którym ja mam się identyfikować. Nie można nikomu czegoś narzucić i powiedzieć, że odtąd ma w taki sposób się zachowywać, ma w taki sposób się rozwijać. Jeśli on sam nie rozumie po co i dlaczego. Dlatego celu swojego życia muszę poszukiwać sam, na własną rękę, biorąc pod uwagę mój naturalny potencjał, moje naturalne zdolności i ograniczenia. Nikt nie jest w stanie i nawet nie powinien próbować robić tego za mnie. A ponieważ jako człowiek
Jestem istotą dynamiczną, wciąż się zmieniam. Zmienia się także moje myślenie, zmieniają się także moje pragnienia i moje plany. To też w toku całego mojego życia będzie się zmieniał i przez to także dookreślał mój cel. Spełnianie się będzie zatem procesem autonomicznym i dynamicznym. Celu rozumianego jako spełnianie się, doskonalenie się każdego indywidualnego człowieka, nie da się zatem całkiem zobiektywizować i zuniwersalizować. Co to znaczy? To znaczy, nie da się ująć zupełnie niezależnie od jego subiektywnych pragnień i zuniwersalizować, czyli określić tak samo dla każdego. Można spróbować uczynić to jedynie na bardzo ogólnym poziomie, podając negatywne i pozytywne warunki doskonalenia się jako człowiek, czyli to, co z pewnością nas nie rozwija jako ludzi oraz to, co jest koniecznym elementem do tego, byśmy się jako ludzie rozwijali. Są takie cele, które nie nadają naszemu życiu żadnego sensu, ponieważ są trywialne, nie mają jakiegokolwiek znaczenia. Jak na przykład liczenie płyt chodnikowych wokół domu albo zbieranie kapsli po napojach. Można się w to bawić, ale czy warto czynić z czegoś takiego sens swojego życia? Czy zajmowanie się takimi czynnościami nie jest jedynie zabijaniem czasu? Można zastanowić się, ile w życiu robimy rzeczy, które są jedynie zabijaniem czasu i czy warto rzeczywiście poświęcać na to swój czas. Są też takie cele, których osiąganie wiąże się nieuchronnie z krzywdzeniem innych ludzi albo samego siebie. One także nie rozwijają nas jako ludzi. To na przykład snucie intryg czy manipulowanie innymi ludźmi. Rozwijają one szereg cech charakteru, które budzą bardzo negatywne emocje, zawężają naszą perspektywę widzenia i powodują cierpienie wielu ludzi. Albo takie działania, które prowadzą do ubezwłasnowolnienia, jak na przykład nadużywanie różnych środków psychoaktywnych, alkoholu, narkotyków, dopalaczy, które nas uzależniają i pozbawiają autonomii, czyli tego, co stanowi o naszym człowieczeństwie. Czynią z nas niewolników, którzy nie są w stanie stanowić o sobie. Można też być niewolnikiem jakiejś ideologii, zakładnikiem ruchu, związku czy organizacji, która wyłącza nasze myślenie, która zwalnia nas z krytycznego myślenia. Podanie negatywnych warunków rozwoju, czyli tego, co nie jest kompatybilne ze spełnianiem się jako człowiek, jest znacznie łatwiejsze od podania warunków pozytywnych, takiego spełniania się. Można jednak pokusić się też o wymienienie przynajmniej niektórych z takich pozytywnych warunków. Niezaprzeczalnymi warunkami osiągania eudaimonii, czyli składowymi tak rozumianego szczęścia, jest na przykład zdolność do nawiązywania głębokich relacji międzyludzkich, takich jak przyjaźń czy miłość. Nie ma chyba ludzi, którzy nie potrzebują i nie tęsknią za tym, by mieć kogoś bliskiego, komu można by zaufać i czuć się z nim bezpiecznie. Takie relacje są możliwe między ludźmi, którzy chociaż w minimalnym stopniu posiadają określone dyspozycje charakteru, takie jak życzliwość, sprawiedliwość, gotowość do pomocy. W języku filozoficznym, etycznym takie cechy nazywamy cnotami, które są promowane od początku powstania myśli etycznej. To trwałe i nabyte dyspozycje do moralnie dobrego postępowania. Niemożliwe jest nawiązywanie i rozwijanie głębokich relacji z innymi ludźmi bez posiadania przynajmniej w minimalnym stopniu cnót etycznych. Nie sposób przecież kochać czy przyjaźnić się z kimkolwiek, nie życząc mu dobrze. To przeczyłoby temu, co rozumiemy przez miłość i przyjaźń. Miłość i przyjaźń to pragnienie dobra osoby, którą kochamy, osoby, z którą się przyjaźnimy. W takich relacjach nie można jedynie wymagać od innych, nic nie dając w zamian. Trzeba też być gotowym i chcieć udzielić pomocy,
gdy zajdzie taka potrzeba. Trzeba myśleć o potrzebach innych, a nie wyłącznie o swoich własnych. Poprzez te fundamentalne pragnienia, pragnienie nawiązywania głębokich relacji, szczęście, rozumiane jako samospełnienie, nabiera głęboko moralnego charakteru. Paradoksalnie sens życia, rozumiany jako samospełnienie, nie ma nic wspólnego z postawą egoistyczną, co czasami zarzucają krytycy tego podejścia. Otwiera ono nas na drugiego człowieka i jego potrzeby. Można oczywiście rozwijać pewne umiejętności w samotności, jednak rozwijać się w pełni jako człowiek można jedynie w głębokich relacjach z drugim człowiekiem. To one dają człowiekowi prawdziwe szczęście i nadają mu prawdziwie ludzki sens.